Mysza? Poczekaj. Czas na plenerowa wystawa militari. Za wiele to tu miejsca nie mieli. Tu jakiś lew. Ja dygam. Ta moja pancia sobie gdzieś poszła. Trudno. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Hotel KH200 na przyczepie PKH200. O, ciekawe. O, w sumie fajna łódka. Szkoda, że nie na chodzie. Rośnicowy transporter pływający. Słuchajcie, z tej strony będzie lepiej widać. Dobra. Idziemy dalej. To jakieś badyle. Kurwęzie. Ała. No nic. To jakieś pociski. A nie, to nie pociski. To chyba czuł pod samolotu, nie wiem. A może i pocisk. Sami ocenicie. A to co my mamy? Ała. MiG-15. No. Mały samolocik. Tu do ośmigłowy chyba. Średniopłat o konstrukcji półskorupowej. Ciekawe. Idziemy dalej. Mamy kolejny samolot. Co tym razem? Iskra. TS-11. No, jakiś instruktor. Samolot szkolno-treningowy. No, ciekawe, z Mielca. Mysza, siadaj. Polecimy do domciu. Haubica. Co tu mamy? Armata przeciwlotnicza 85 mm. Macie wszystkie dane. Nie wiem, czy cokolwiek widać, ale mam nadzieję, że tak. O. Tu mamy kolejne. Armatka dywizyjna 85 mm.
konstrukcji radzieckiej. Tfu! Kto ma ochotę wsiąść i polecieć? Ciekawe, czy sprawny. Ale zapewne chyba nie. Co my tu mamy następnego? Tamto nie pójdę, bo nie chcę mi się chodzić po tych choromeziach. Samoczynna armata przeciwlotnicza. Proszę bardzo. Dalej mamy kolejną. Samoczynna armata przeciwlotnicza S-60. Kaliber 57 mm. No jak ktoś się interesuje militariami, to polecam przyjechać. Odwiedzić, zobaczyć. Może jak się uda w tym namiocie zamieszkać? Pewnie nie. No. Dobra, to by było na tyle. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszamy do Modlina. Na teren twierdzy Modlin. Pozostałe materiały zobaczycie niebawem. Do zobaczenia. Cześć.